cześć, witam was w kolejnym odcinku z Path of Exile. Teraz gdzie ja tu jestem? No ja tu nie ogarnąłem teraz jeszcze. Ej, czemu ja się... O, tak trzeba. Zapomniałem już jak się chodzi, zajebiście. O, dobra, mamy tu wszystkie itemki. Super. Takie jak trzeba. Możemy już ruszać w drogę. Co do dalszej serii Path of Exile, no po prostu będę sobie chodzić, zabijać stworzenia, expić, no to co trzeba właściwie, to co jest podstawą tej gry. A co dalej to się jeszcze okaże. O, proszę, Nahita, kłaniać mi się, co to było? A, jakiś fragment czegoś znowu. Kurde, chodź, że tak jak trzeba, a nie mi rób jakieś tutaj wygibasy. Na hita wszyscy, na hita, równo, równo idziemy. Nic nie wypadło. O, beczka wybuchła. Czekaj. O, tu jest mnóstwo. Tu jest mnóstwo stworzeń, które aż się proszę o to, żeby je wybić. Dobra, tu jeszcze mamy takiego. O, coś wypadło. Pozbieramy, potem sprzedamy. Słabiutko, słabiutko. Ojojojojojoj, słabiutko, słabiutko. I jak coś to ja gry nie będę podgłaśniać, bo to nie ma co. Jest dobrze, ktoś mi pisał ostatnio w komentarzu pod tym odcinkiem, że nie było mnie w ogóle słychać. Znaczy było mnie słychać, ale za cicho. Nie wiem, to koleś pewnie ma jakieś zrąbane sławki, czy tam głośniki. Dobra. Lol, co to jest? Aha, jakaś tarcza. Super. Tutaj jeszcze zobaczymy teren. O, tu mamy pajączki. Nie pajączki, wybijemy to gówno. Dobra, weźmiemy to co trzeba. Tu nic nie ma. O, tu się aż proszą o to, aby je wybić. O kurde, tu wspólnymi siłami są nieźli, ale tak to są słabi. Dobra, kuferek. Mamy jakiś łuk, który można potem sprzedać gdzieś na bazarze. O, tu jeszcze nie byłem. Słowo honoru, ja tu jeszcze nie byłem. Więc muszę chodzić jakoś tak losowo, żebym nie musiał powtarzać dróg. O, możemy już wzmocnić, żeby po prostu damage był większy. O, Orb of Alternation. O, Plate Vest. Ale to co ja, to co to podniosłem, a to co ja mam, to to jest pewnie słabsze od tego co ja tu mam, więc nawet tego nie mam zamiaru zakładać. Kuferek. O kurde, o shit. Shit the fuck. O kurde. Muszę uważać. Dobra. Kurde, już mi tu więcej nie będziesz czarować. Ty, to jest boss. Chyba, albo mini boss. Dobra, padło. Padło gówno. Dobra, co to mamy? O, możemy to zidentyfikować. Dobra, Dead Ward Chainmail Vest. O, lepsze. No i dobra. Armora 42. A, wypieprzać stąd to gówno. O, dobrze, świetnie. Plus 13% od jakości. 10 energy shielda. Nie no, plus 9 do siły, czy 10, plus jeszcze 10 do armoru. No to pancerz nie ma co. Dobrze wyposażony w dodatki. No i bardzo fajnie, no. Ogólnie. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj, tu nic. Tam jest kuferek, po którego zaraz pójdę. Dobra, ale jeszcze się pozbędę tych frajerów, którzy nic tu mi nie zrobią, raczej złego. Lol, jak dziwnie padli. A to chyba błąd serwera. No taki bug właściwie, nie błąd. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Dobra, spieprzaj mi z tym kamieniem. O, 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 tu jeszcze się aż prosi o to, żeby wyczyścić.
Pusto, pusto. O nie. Co, I cannot, kurde. Nie lubię, jak ktoś tak mówi, I cannot. Trzeba coś umieć. Dobra, to może sobie gówno leżeć. O, żelazne te. Rękawice? Czy rękawice, czy... Nie. Tak, rękawice, gauntlets. Dobra, idzie to jakoś, jeszcze idzie. Tylko trzeba uważać. Dobra, tego tu nie było. Dziwne. Dobra, mamy już połowę do 5 levela. I jak coś, to będę do leveli tak dobijał. Bo teraz to mi się udało z łatwością te 3 levele przyswoić w ciągu 20 paru minut. Ale teraz to może trochę dłużej trwać, więc wiecie. No nie będę tak co 4 levele nagrywał, bo to też nie ma sensu. Będę tyle mieścił leveli, ile po prostu się zmieszczę w czasie. Bo nie chcę też przesadzać. A to nie jest moim celem nagrywać 50-minutowe odcinki czy nawet godzinne. Nie. Jeżeli mi pozwoli na to czas i po prostu chęci, to może do pół godziny, ale żeby nie przesadzić. Bo nie o to chodzi. O dobra, szukamy dalej wrogów. O, to aż się prosi o to, żeby zabić. Bo tego tu jest mnóstwo. No przecież miałeś zginąć, jakie shity. Dobra, ja tu się jeszcze porozglądam dokładniej. Rusted Sword, który na pewno sprzedam zaraz. No powinienem teraz pójść do tego sklepu i coś posprzedawać. Więc w sumie możemy zaraz pójść. Jeżeli... Lol, dziwne, że jeszcze mi się coś mieści w tym ekwipunku. Dobra, dobra. Walić to. Okej. Kuferek. A, już nic nie podniosłam na fulla wszystko. Sprawdzę evasion rating. Rawhide. Ja wolę mieć armorowe. Bo metalowe bardziej, nie wiem, jakby chronią przed obrażeniami. A to takie trochę z jakiejś innej, z innego materiału. O, dobra, tu chyba jeszcze nie byłem. Bo tu beczki jeszcze nie zostały po nie. Nie, to już byłem w zasadzie. Tutaj już powypijałem cuda niewidy. To czekajcie, może w sumie pójdę jeszcze pohandlować. Wrócę się. A potem idziemy dalej. Bo mam już na fulla plecak, a nie chcę chodzić z pełnym plecakiem. Bo to też niewygodne. Okej, dobra, już handlujemy. Tak, sell items. Okej, to idzie na sprzedaż. Wszystko w zasadzie idzie na sprzedaż, bo to nic nie jest takiego przydatnego. A nagrody będą całkiem ciekawe za to. Okej, mieczyk. Rękawice. Pancerzyk też idzie na... Tak, czekaj. Właśnie, coś zdjąłem z tego... No, widzicie. Chwileczkę. To zostaje na razie, bo jeszcze muszę zdjąć te pieczęcie. Tak, akceptuj. O kurde, nie to chcę. Okej, to teraz pozdejmuję te pierdoły. Okej, to nałożę na to. I to na to. O. I jest gitas. Teraz to może pójść na sprzedaż. To również też idzie na sprzedaż. Okej, i już mamy porządek i nie ma problemu. Dobrze, może sobie coś jeszcze zakupię. Stone Eggs jest to samo, a coś lepszego czy niezbyt? Nie ma. Berła, wypchajcie mi się z tymi berłami. 19, nie. Żadnych badziwi nie będę kupował. No to ten pancerz jest już niezły. Taki trochę pro OP. Ale nie będę się tutaj już przekamarzał. Nie.
Nie kupuję, nie kupuję. O! 8 armora, a tu ma 6. No to sobie mogę to kupić w zasadzie. Aha, piąty level. Chain boots. O, buty z łańcucha. Armora ma 9. No to sobie mogę kupić. Póki co. I rękawice. Armor scrap. Dobra. Rękawice też od 5 levela. Mi też mają 9, 8. A dobra, to sobie też zakupię. Jak już będę miał 5 level, to już sobie je nałożę. Tutaj takie pomniejsze pierdółki. O, mamy armor scrap. Ha. Blacksmith Whetstone. Mamy Blacksmith Whetstone. Nie ma. Dobra, to ja już tu nie będę nic kombinować. Idziemy stąd. I idziemy dalej expić. Jeszcze nam trochę brakuje do 5 levela. Zrobimy 5 level i nałożymy sobie rękawice i buty. No i będziemy mieli trochę lepiej, jeżeli chodzi o opancerzenie. Bo wiecie, jak to jest w 5 levelu, nieważne jakich, że to już po prostu świadczy o tym, że powoli, powoli możesz jeszcze być lepszym graczem. Dlatego dalej możemy sobie tak jakby expić. I wybaczcie, że tak będę ciągle klikał, ale wiecie, spam musi być myszką. Ale chyba to raczej nie odczuwacie tego, jak musicie słuchać mojego klikania. Chyba. Dobra, możemy iść dalej. Tu jeszcze nie byłem. No, bo tu są wrogowie, to dlatego. Co innego jakby byli. Dobra. O, beczki. Zobaczmy. Dual Strike. To jest zielone. O. Zielone, ale coś tu ma zielone? Nie. Wal się. Ty też. No, kurde, czemu on za pierwszym razem czasami nie idzie zabić? O, haczeta. O, proszę, kolejni wrogowie. Szybko się o to, żeby zginęli. O, żelazne rękawice. Dobra. O, tu będzie co wybijać, dobrze. Pałujcie się wszyscy. Z kolei. O, tak. Jep. Kurde, ile tego jest jeszcze? Dobra, coś powypadało, to podniesiemy. Iron Gauntlets, a to są te same, dobra. Tam coś jest? Się zobaczy. Rozejrzę się. Tu już byłem, to mogę wracać. Nie zwracajcie sobie uwagi na czat. No to, co to było przed chwilą? Dobra. Musiało mi się wydawać. O, kuferek. A w tym kuferku pusto. O, kolejny. Plate vest. A, czyli pancerz jakiś. Zaraz zobaczymy, co to dokładnie ma być. O, tu znowu tyle tego gówna jest do wybicia. O, tak. O, tej. Okej. O, znowu coś do podniesienia. Aha, tutaj jest gówno, które sprzedam. Które sprzedam. Kuferek. Pusto. Oj, 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 coś nie fajnie, nie fajnie. Nie podoba mi się to, że ciągle puste skrzynie są. Tu jeszcze nie byłem. O, tu sobie wbijemy. Chyba. Zobaczymy, co to za miejsce. O, proszę, ciekawe, ciekawe miejsce. W zasadzie miałem iść gdzie indziej, ale jak już tu jestem, to tu sobie zostaniemy. Niby. O, tu już są mocniejsi. Dobrze. Wydawało mi się, bo ten jeden kolor był. Tu już nie ma żartów chyba. O kurde. Ty. Tu się można naekspić, dobrze.
Do 6 levela powinienem zdążyć zakończyć odcinek. Więc spokojnie. O, tu można się naekspić. To już czuć tutaj. Bo tu już nie ma byle czego. Dobra, dobra, kaum. Kałem jedziesz. Nie interesuje mnie to, co tam pieprzysz. O, dobra, ładnie. Okładamy. O, tak. Dobra. Gówniana tarcza. Też pójdzie na sprzedaż. Czemu nie? Ledwie wypłynęła, a już zginęła. No i dobra, tak mi się podoba. I tak powinien każdy. O, o kurde, o kurde, o kurde. Tu już trochę się tego ludu zebrało. Pielgrzymka normalnie. O kurde. O, level up, level up. Widzicie, już się na expiłem. Teraz muszę to gówno powybijać. Kurde, kurde, spowolnili mnie. A to te lizusy. Ty uważaj lepiej, z kim ty zaczynasz. Ty bagienna kałamarnico. O, proszę. A już mam pełne, dobra. Expiłem tutaj i tutaj. O, teraz sobie tutaj wezmę. O, proszę. Spoko. No nie podniosę tego, no za Chiny. Rusted Spike, czyli pałasz. O, 28 bloków. Ale nie, bo ja mam dwuręczną broń. To nie. I cannot carry this. Kurde, nie podniosę tego gówna. Nie, musiałbym teraz coś, nie wiem, zrobić. O, kolejni. Ale expimy dalej. Zdążę spokojnie do 6 levela. Może nawet do 7. Ale to też w zależności, jak ja będę się tutaj opieprzał. Ale raczej nie sądzę, żeby. O kurde, co to jest? Kolejny boss. Zginiesz marnie. Zginiesz marnie. O tak. To było coś mocnego. Dobra. O kurde. 19. Nie, gówno. Gówno. O, idzie kolejny. Też oberwie gówniarz. 14 armoru. Spieprzać mi z tym. O! Czekaj, ile mój hełm ma armoru? 11, a to gówno. Nailed Fist, Medicine. Gówno. Tak, gówno. Wszystko tu jest gówniane. A poza chyba tymi budkami. Ale no nic nie podniosę, chyba żebym coś wyrzucił. Medicine Chest. Co to w ogóle ma być? Aha. Muszę coś wypieprzyć, o. Takie gówna powypieprzam. I może teraz coś podniosę. Take the medicine chest to Nessa. Aha! Takiego żeśmy mieli questa. To wiecie co? Bez zbędnego opieprzania się pójdziemy z powrotem. Dobra, dobra. Idziemy oddać to pudełko Nessie. Nessie, kurde. Jak się wyraziłem? Dziwnie. Dobra, to pójdziemy sobie tam. O, tu tutaj chyba właśnie przyszedłem. Tu jest portal. Portal, bardziej takie wrota. Oddamy to coś Nessie i dostaniemy pewnie trochę expa za to. Tak zakładam przynajmniej, bo za questy też jest expa, nawet więcej. Albo tyle samo, ile wybiłeś, nie wiem, gromady przeciwników. Ale to też w zależności od tego, jacy to byli przeciwnicy. Ale dobra. Trzeba teraz oddać przedmiot zadania, żeby dostać doświadczenie. Do 6 levela raczej dobiję i zakończyłbym odcinek, bo nie chcę też przeciągać tego. No i super. No i właśnie wykonaliśmy jakby taką kolejną część zadania. No proszę, jesteśmy już tutaj. Idziemy do Nessy. Dostaniemy expa. Może jakaś nagroda rzeczowa.
typu jakieś kurde artefakty, broń, nie wiem, cokolwiek. Cokolwiek. A medicine chest. Dobra, ciszej tam. No i widzicie, mamy teraz nagrodę. Medium Life Flask, Medium Mana Flask, Quicksilver. Co to za gówna? Zastanowię się. Wezmę sobie to. O, dziękuję. Tuckley's as good a man as you can find. Bestel. Vestal's ship towards him. Dobra, ciszej tam. O, pohandlujemy jeszcze. A właśnie, miałem sobie to nałożyć. Chwileczkę. Kurde, coś tu jest nie tak. Co do cholery? Coś tu mi nie pasuje. Dobra, to idzie na sprzedaż. Tak czy inaczej, to również mi stąd zwalać. Wszystko, co ja tu wypieprzę, to pójdzie stąd. I nie obchodzi mnie to, czy ma jakąś wielką wartość, czy nie. To też. Siekierka, to samo. Ha, dobra, chain boots, to te obie rzeczy zostają. I dostajemy to i to, dobra. Nie, u ciebie nic ciekawego nie ma. O, jeszcze podejdziemy do Bestela. So, you managed to sell them. O, i kolejne nagrody, dobra. Chciałbym coś, nie wiem. Kurde, trzeba wybrać jedną nagrodę. Sweep. Staff to hand and axe or mace in a circle knocking. No muszę się zastanowić. Mam heavy strike. O, to możemy wziąć. No i dobra. Tarkley, rescue. Dobra, dziękuję za nagrodę. Hippie hura normalnie. O, jeszcze Tark Life. Animals don't seem to rise up. Scavengers. Scavengers? Dobra. Fetid Pool. Czekaj, w ogóle gdzie są jakieś zadania, bo ja jeszcze nie ogarnąłem w pełni. Chwileczkę. Może inaczej. O, proszę. Okej, okay, jeszcze sobie sprzedam, jeśli można. Okej. Okej, dobra. A czemu to nie może być tu? O, już jest posortowane. A nie jakieś badziewa mi tu robicie. Aha, i z tych 5 fragmentów zwoju robi się zwój mądrości. No niezłe, niezły patent. Dobra, może jakieś lepsze itemy. Wybaczcie za to słońce. O, jakiś lepszy topór. Blacksmith Whitestone. Mam w ogóle? Blacks? Nie, nie mam. No to lipa. Kurde, same gówna tutaj macie. No to spadajcie, bo ja z takimi pierdołami ja nie będę się obchodzić. Kurde, jeden wielki syf tu macie. Nic tutaj interesującego nie ma. Więc wypad mi z tymi. O, 13 jeszcze procent jakości. No to biorę takie, a nie robicie mi taki syf. O, no i już o wiele lepiej. O to mi chodziło. Dobra. A nie, jeszcze coś chciałem sprzedać. Still alive, are we? Dobra, ciszej tam. Ja ci to sprzedam, akceptuję, dziękuję. Szybko idziemy po zadanie. Czekajcie, bo w zasadzie. To gdzie teraz powinienem iść? Lion's Watch, Tidal Island. Tidal Island. Dobra. To przejdziemy się jeszcze tutaj. Do 6 levela i zakończymy odcinek. Jak coś, to ja się wracam tam, skąd przyszedłem, bo tam możemy jeszcze coś ciekawego zrobić. A mnie zależy na tym, żeby szybko
wbić 6 level i zakończyć drugi odcinek z Path of Exile. Path of Exile, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. O, jeszcze mogę te śmieci popodnosić, żeby mi się tu nie poniewierało. Tak, bezczynnie. I zakończymy odcinek drugi. Widać, że trochę osób pooglądało sobie tego Path of Exile i cieszę się z tego powodu. Więc dalej będę z tego nagrywać. Spokojnie. Jeszcze sobie sprawdzę na czas, jak tam w ogóle z czasem stoję. A, dobra. To jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. Myślę, że się zmieszczę w czasie tak do pół godziny, troszeczkę więcej. Żeby było tak do tego 6 levela. I najwyżej zakończyłbym odcinek. I wybaczcie za to słońce, ale nie chcę mi się teraz robić cięcia i zasłaniać, bo to już nie ma też sensu. Powybijam sobie jeszcze tu pewne gówna. O, proszę. I normalnie nawalana na żądanie. O, kuferek. Coś tu mamy? Pustka. Kolejny. O. Miazgę zrobię z wami. O tak. Właściwie już robiłem miazgę. Kurde, słabo. Tylko kamieniami umiecie rzucać. Dobra, tam kolejny kufer. A w nim Corroded. Nie przyda się. Kurde, wyłącz się słońce, bo mi przeszkadzasz. Akurat teraz znalazłeś sobie czas, aby mi przeszkadzać. Dobra, ale myślę, że to wam też chyba nie będzie przeszkadzało zbytnio. Chociaż nie wiem, może za chwilę skończę odcinek. Bo tak patrzę, to jeszcze trochę jest do tego 6 levela. Ale jeżeli przyspieszę tempa, to być może dam sobie radę. O, tu jeszcze pozbieram parę śmieci. Co my tu mamy? No i już mam pełny plecak. Ledwie co zebrałem. No i gdzie jest sprawiedliwość? Rawhide's Boot. Padded Vest. Dobra. Wszystko śmieci. Nie będę tego zbierać. O, dobra. Pałujcie się. Dokładnie. O, co się plujecie z tymi kamieniami? Kurde. Dać to ja zaraz mogę wam kopa. O, właśnie. Tak jak wam teraz to robię. A nie. Kamieniami mi obrzucać. Normalnie jakbym walczył z Żydami, a nie z zombiakami. O ile w ogóle to są zombie, bo niektórzy to zombie, niektórzy to są jacyś, nie wiem, wyrzutki, niewyrzutki. O, jak ładnie padł. Trochę to nierealistycznie wyglądało, ale w dupie już to mam. Dobra, przyspieszę tempa. Jak się uda, to dobiję do tego 6 levela. Circlet. No co I cannot? Kurde. Za takie gadanie to ja będę reporta składał. Dobra, to wypieprzę. Bo tu coś jest naprawdę chyba dobrego. Nic. O, żelazny pierścień. A pierścień się przyda. O, od 1 do 4 obrażeń fizycznych. No i dobra, może być. Podoba się. Dupa, nie ma nic. No, kolejny. Chwileczkę, level up dla tego artefaktu. Dobra. Tam kolejny. Słabo. A w sumie mam to gdzieś. Nie może sobie trwać te pół godziny. A i tak chyba będzie się przyjemnie oglądało. No, tu mamy beczki, nie beczki. Kuferki. O, Blacksmith Whetstone. Tam kolejny. O, proszę, trochę skarbów będzie. Simple Rose. Rope, Boże, źle to przeczytałem. Dobra, gówna. Gówna, dobra. Coś jeszcze?
coś tam zabrałem, ale nie zwróciłem nawet na to uwagi. Dobra, stąd idziemy już sobie. Bo tu nie czuję po prostu już potrzeby przybywania w tym miejscu. Teraz, gdzie było to wyjście? Bo ja już nie ogarnąłem totalnie. Ale to pewnie tutaj. Tutaj. I zaraz sobie stąd wyjdziemy. O, dokładnie. Dobra, wiecie co? Ja bym już zakończył odcinek w tym miejscu, bo jednak nie wyrobię się. Dzięki wielkie za obejrzenie. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie.